Okej, ludziska, sami tego chcieliście. Five Nights at Freddy's. To będzie już chyba trzecia część z tej gry w Dobranocy z horrorami. Więc tak, czeka nas noc czwarta. Ostatnio nas Lisek dorwał. Skurczy się, przesaczy mnie na tyle, że prawie mikrofon zniszczyłem. Co nie jest żartem, bo przestał nagrywać dźwięk po tym moim wrzasku. Dlatego tak się poprzednia część urwała. Teraz się postaram być bardziej ostrożny. Oczywiście mam herbatkę przy sobie, która mi doda mocy i której niestety nie będę mógł pić prawdopodobnie, bo będę się bał, że się zazławię, co jest bardzo możliwe. Czwarta noc, ludziska. Czwarta, kurczę, noc. Pewnie zderpię od razu na samym wstępie. Troszeczkę się nauczyłem co nieco o tej grze. Zobaczymy. Ktoś mi mówił, że można na coś kliknąć na plakacie. Nie wiem, w którym miejscu. Staram się to robić w miarę szybko, bo wiem, że mam mało czasu. Ale tu są wszyscy na show stage'u. Cała paczusia. Tutaj nikogo nie ma. Oh shit! Ten skubaniec od razu wychodzi. Będę ignorował rozmowę, mimo że ją mogę zmutować. Zostawię na razie. O, już dwóch nie ma. Ten został tutaj cały czas na Pirate Cave. Dobrze to czytam? Tak. Gdzie jest reszta? Okej, tutaj mamy... O shit, już ich dużo nie ma. Ten cały czas tu siedzi. Został tylko jeden, to jest Freddy. Freddy dalej siedzi na dupie, na swoim miejscu, kochanym. To jest tyle. Ten dalej idzie. Brakuje... O. Holy shit, chyba go dorwały, dobra. Otwórzmy drzwi. Sprawdźmy szybko, co tu się dzieje. Nic się nie dzieje na razie. Szybko, co jest wokół nas. Zaczynam się denerwować. O, kurde, okej, cześć. Jeden jest naprawdę blisko. O, wpyte, coś mu się dzieje z twarzą. Tego nie było ostatnio. Podoba mi się to. No. Będzie mnie trollował. Będzie tutaj stał w miejscu. Lisek jeszcze jest dalej, powiedzmy, że mniej lub bardziej w swojej norce. Coś mi się zdaje, że właśnie zginął. O, shit, okej, zamknij drzwi. 78%. Okej, dobrze. Dobra, gościu jakby się wycofuje, więc... Otwórzmy drzwi. Freddy jest na miejscu, Freddy jest nie na miejscu. Co jest dużym problemem? Lisek jest dalej na miejscu. A gdzie reszta kolegów naszych? Zaczynam mieć paranoję. Nie ma ich tutaj dalej, dobra. Oh shit. Dobra, tu mam tylko audio. Tam wygląda, że jest wszystko ok. Nie wiem, czy to są czyjeś oczy, czy nie. Nie mam czasu się nad tym zastanawiać. Tu jest spokój jeszcze. Okej, Lisek też tam siedzi. Dobra, tu mamy króliczka. Tu jest kurczaczek. A gdzie jest Freddy? To jest bardzo zła wiadomość, że go nie widzę. Freddy? Gdzie ty się strzelisz, szarogęsisz i tak dalej? 66% baterii, dopiero pierwsza w nocy. Musimy troszeczkę przystopować z obserwowaniem kamery. Być może, że... możliwe, że Freddy jest tutaj. Fuck! Wciska. Po prostu mam przerąbane, no. To jest prawda. Gdzie ten Freddy się ukrywa? Let's... party, okej. Nie za bardzo chcę imprezować z Freddym. Dobra, poczekamy chwilkę, żeby zaoszczędzić na baterii, co się pewnie zakończy naszym zgonem. O! Chodzi o nosek Freddy'ego. Możemy na nim trąbić cudownie. Po prostu cudownie. O, wpytę! Pozostawię to bez komentarza, co się przed chwilą wydarzyło. Oprócz tego, że chyba mam nową fobię. Teraz będę się zawsze bał lisków. Dobra, wszystkie są tu na miejscu. Jak teraz gościu zadzwonię, to go wyciszę od razu. O, super. Widzę, że od razu show stage. Zaczyna się show. Już nam brakuje jednego kolegi, który jest już w jadalni. Lisek? Lisek jest spokojny. Mam nadzieję. Czy on już wyszedł po prostu i już mam przerąbane? Cholera. Dobra, brakuje nam jednego gościa, który nie wiadomo gdzie jest. Shit. Znowu to samo, bro. Dobra, wiecie co? Nie wiem, gdzie on jest. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Chyba jest w kuchni. Okej,
Gość jest z kuchni. Tutaj mamy wszystko pod kontrolą. Ten cały czas siedzi za zasłonką. Tak, w kuchni zdecydowanie jest. W kuchni mamy kurczaczka, tak? Tak. Dobra. Przerwa odpaczenia się w kamery na jakąś chwilę. Napiję się herbaty, ryzykując życie. Dobra, szybki rzut okiem. Tu jest ok. Ten gościu dalej jakby się nie ruszył. Wydaje mi się, że jak on wychodzi, to kamera czy zasłona inaczej wygląda. Off pyta, cześć. Dobra, wiem gdzie jest. O fuck, teraz już się będzie bawił swoją twarzą w nieprzyjemny sposób. Szybki rzut okiem na Liska. Wszystko jest ok. Tutaj są wszyscy. Ten cały czas tam siedzi. Dobra. Spokój. Oho, cześć. Dobra. Więc tego gościa opanowaliśmy. Powinniśmy móc otworzyć drzwi. Nie. Ja światło. Poczekajmy chwilkę. Zobaczmy, czy Lisek już opuścił norkę. O, zaczyna opuszczać. Niedobrze. Ten dalej tam siedzi. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Okej. Gdzie jest kurczaczek? Kurczaczek chyba sobie poszedł. Tak. Dobra. Gaśmy światło. 73%. Energii. Okej, brakuje króliczka również. Ten siedzi spokojnie na miejscu. Dobra, gdzie jest króliczek? Ktoś jest chyba w kuchni. Tu mamy króliczka na backstage'u, dobra. Ten siedzi na miejscu swoim. Gdzie jest kurczak? Fuck. Kurczak zawsze jakby z prawej strony przychodzi, nie wiem. Co on taki jest? Kurczak jest w łazienkach. 67% baterii. Okej, kolejny łyk na uspokojenie. Wydaje mi się, że jak nam się uda przejść noc czwartą, zostanie nam tylko jedna do przejścia. Okej. Okay. Ten jest spokojny. Króliczek jest w jadalni. Gdzie jest kurczak? Fuck. Chyba w kuchni. Nie wiem, co ten kurczak tak w kuchni lubi siedzieć. Obserwujmy tego gościa częściej, bo to jest chyba największe zagrożenie w tym momencie. Chociaż przypuszczam, że największym z największych zagrożeń w tej grze to będzie sam Freddy we własnej osobie. Ten siedzi dalej tu. Ktoś się zbliża zachodnim korytarzem. A gdzie jest reszta? Dobra, w łazience. 59% druga w nosy. Shit. To jest nasz największy problem w tym momencie, nie licząc tego gościa, który już niestety się zbliża do nas. Dobra, wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko. Ten dalej tam siedzi. Kurczaczka mamy już tutaj. Ten siedzi na miejscu. Freddy też jest na miejscu. Dobra. Poczekamy 3 sekundy, czy zapalamy światła. Siedzi na miejscu. O, dobra. Coś mi się wydaje, że zaraz będę miał problemy. Bo i nie. Gdzie oni są? Fuck. O. Ten już wychodzi na zewnątrz. Czyli będę musiał zamknąć drzwi z tej strony. Ten skubaniec lubi z tej strony wyskakiwać. W razie dwa razy nas z tej strony wystraszył. Teraz już się powinienem go przerazić za bardzo. To jest wszystko ok. Ten siedzi dalej na swoim miejscu. 48%. Zatrąbię na szczęście. I obczajmy. Ok, tutaj już mamy problem. Zamknijmy drzwi. Ten dalej siedzi tam. A tutaj tego gościa nie ma. Ok. Spadaj z tą kurczaku. Mam inne rzeczy. Shit! Fuck! Nienawidzę tego. Otwórzmy drzwi. Czy on tutaj dalej stoi? Cudownie. Gdzie jest... dobra. Lisek jest dalej na miejscu, Freddy też. Jezu! Oh shit! Dobra, zobaczmy, czy ten stoi tutaj. Wow, on jest strasznie napalony. Dobra. Czyli tej strony nie muszę tak obserwować często w tym momencie. Liczy się bardziej ta strona. Skoro już tam drzwi mam zamknięte. O, Lisek do nas biegnie, ale są drzwi zamknięte. Fuck! To jest bez sensu. Jak ja mam to przejść, skoro oni tutaj kampią mi wejście? Jeszcze ten tutaj zaraz przyjdzie. Dobra, to jest ok. Ja spójrzę teraz te drzwi. Właściwie to...
teoretycznie moglibyśmy przeżyć całą grę jedynie obserwując drzwi? Czy to jest słuszne założenie? Chyba nie. Dobra, gdzie jest lisek? Lisek jest z powrotem tutaj, okej. Jednego mamy w wschodnim korytarzu. Freddy jest na miejscu. Tutaj mamy królika. Czyli mamy z tej strony przerąbane w tym momencie. 20% baterii, 4 rano. Nie za bardzo mam możliwość korzystania z kamer już. Jeżeli mam być szczery, bo... Fuck. Ciężko będzie to przejść. Dobra, ten jest tutaj. Lisek zaczyna wychodzić. Freddy'ego nie ma. Chyba na miejscu. Fajnie. Coś tutaj się zbliża w zachodnim i wschodnim jednocześnie. 12%, 4 rano. Shit. Lisek jest na miejscu. Tutaj jest okej, ten jest troszeczkę dalej, dobra. 10% baterii, 4 rano. No niech już będzie 5 rano. I tak musimy do 6 wytrzymać, chyba przegramy. Shit. Ile podejść ja będę potrzebował, żeby to przejść? Lisek jest na miejscu. Freddy nie wiem gdzie jest, ale to na razie nie jest istotne. 6%, 5 rano. Okej. Jeżeli naprawdę zachowamy zimną krew. To jest spokój. Spokój, okej. Problem jest z liskiem. Bo on... O kurde, nie ma liska chyba. Czyli ja... Okej, lisek wychodzi. Mam 3%, 2%. O, fuck, 1%. O, cześć. Dobra. To musi wystarczyć. Na więcej nie mam energii, 0%. Jak się otworzą drzwi, a tam coś będzie, to będzie... Fuck. Nie. Freddy. Spieprzaj. Nie, słodki jesteś, tak. Idź stąd, idź. Poszłanowa. Okej. Noc czwarta. Jeszcze raz. Naprawdę nam niewiele brakowało. Czyli kluczem do sukcesu będzie oszczędzanie jeszcze więcej energii. Myślę, że... Musimy założyć, że najpierw musimy się tu patrzeć i tu. Czy mi się wydaje, czy... No! O Boże, to jest porąbane! Wow. Okej, teraz kompletnie inaczej to się potoczyło. Jeszcze raz. Próba numer 3. Do 3 razy sztukę zwykle. Więc... To jest okej. To jest najważniejszy punkt w tym momencie. Lisek jest zabójcą strasznym. Już tutaj mi się wyświetla mute call, jak odbiorę telefon. Okej, lisek jest na miejscu, tutaj nam brakuje jednego. Czekaj. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie on jest. Mute call, okej. Nie chcę z tą gadać, stary. Potrzebuję zlokalizować jednego kolegę naszego. Właściwie się zastanawiam. Na pewno nam brakuje... O, tutaj jest, okej. Chyba jest już na miejscu. O, nie, jest tam. Właściwie się zastanawiam, czy... Nie lepiej przez jakiś czas po prostu obserwować drzwi i raz na ruski rok rzucić okiem na naszego liska. Bo to on jest głównym sprawcą naszych zgonów. Ostatnio. Licząc Freddy'ego, który nas dorwał. Bo się nam energia skończyła. Wszyscy są na miejscu, wszyscy, tylko że kurczaka nie widzę. Gdzie jest kurczak? 86%. Ja pierdzielę. Na szczęście sobie zatrąbimy. I rzut okiem? Pusto. Rzut okiem? Pusto, okej. Tu jest okej. Tu jest chyba też okej. Kurczak musiał zrezygnować w pewnym momencie. Aha, tam coś się dzieje. Coś mi się wydaje, że zaraz tu przyleci ten lis. Albo nie. Dopiero wyszedł. Okej, już się zastanawiałem, czy nie... Zamknąć drzwi w panice. Ale na szczęście zimną krew zachowaliśmy. Gdzie jest reszta?
Bo królik jest na miejscu. Tu mamy kurczaka. Czyli tak, brakuje nam tylko kurczaka i tego skubańca, którzy są obydwaj na miejscach swoich. 76% już rano. Czy coś jeszcze mogę tutaj zrobić w tym biurze? Oprócz dzwonienia noskiem? Wygląda to, że nie. Szybki rzut okiem na tego skubańca jest na miejscu. Kurczak idzie do nas, okej. Okej. Oddzwonić w niemalowany nosek. Ten stoi na miejscu. Jeszcze, zaraz wystartuje. Ale jest. Nasz kumpel. O, te. Nie ma go. Dobra, co jest z tobą? Okej, jesteś tam. Tutaj jeden idzie do nas. Nie ma chyba wszystkich już. Shit. Zaczyna się robić niebezpiecznie. Okej. Jesteś na miejscu. Tutaj jest spokój jeszcze. Ty dalej na miejscu jesteś, dobra. 66% baterii, druga rano. Coś mi się wydaje, że nie idzie mi to dużo lepiej niż było. Ktoś słusznie zauważył, że jakim cudem ten gość, pomimo że przeżył to, co przeżył do tej pory, nie zrezygnował z tej roboty, zwłaszcza, że tam mu jakieś śmieszne pieniądze płacili. To jest dobre pytanie. Ktoś zauważył też, że to może być oznaka tego, że tak naprawdę my nie pilnujemy tego miejsca, tylko pilnujemy złodziei, żeby nie zginęli od miśków całych. Cały czas na miejscu jesteś, dobra. To jest spokój. To jest spokój. Druga rano. 99%. Dalej na miejscu. Spokój. To jest spokój, okej. 58%. Druga rano. Trzymam kubek przy swoich ustach, co jest ryzykowne. Spokój. Spokój. Słyszę muzykę jakąś. Coś mi zdaje, że Freddy gdzieś tu musi być na łowach. Spokój. 54. Druga rano cały czas. Czyli mamy jeszcze ile? 4 godziny. Powiedzmy, że jesteśmy bliżej 3 rano niż dalej. Podoba mi się to, że słyszę muzyczkę. Czy to jest oznaka rychłej śmierci? Ktoś jest z kuchni zdecydowanie. Spokój. Spokój. Dobra, 50%. 3 rano. Chyba idzie lepiej niż było. Chyba idzie lepiej niż było. Okej. Czyli co, powinienem zamykać teorii drzwi. O tak, dobra. Tam ktoś jest jeszcze? Tutaj nikogo jeszcze? Oho, cześć. Dobra. Fuck. To jest porypane zwierzę. Z tego lisa. Z tej strony jest spokój. A chyba jest bezpiecznie otworzyć. 33%. Kurczak zachodzi nas od wschodu. Jeszcze trochę potrzymamy. Czyli co? On wrócił na swoje miejsce, czyli chyba jego nie muszę teraz pilnować przez jakiś czas. Bo i muszę. Tutaj mamy problem mały ze wschodu, ale jeszcze wszystko jest pod kontrolą. 3 rano, mamy 31%. 30. Zaświećmy, okej, jest. Jest okej. Co jest z lisem? Lis już znowu wychylał na zewnątrz. 4 rano, 29%. Jeszcze 2 godziny. Tak, wiem. Moje zdolności matematyczne przewyższają wszystkich innych. Żeby to uczcić, napiję się herbatą. Królik dalej na miejscu. 26%. 4 rano. Gdzie jest Freddy? Czy coś tu w ogóle się dzieje wokół nas? Kurczak się zbliża i mamy jednego gościa z tej strony. Dobra, szybki rzut okiem na... Okej. Lisek dalej w miejscu swoim. Come on. Z tej strony. Tutaj cały czas się lampi w nas ktoś. Lisek na miejscu. 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pusto dalej. Lisek na miejscu. Tutaj? Okej, jest. 19%. Brakuje nam jednego. Okej, jest. Oż ty, głupsko jeża. No niedobrze, że tak dużo na raz.
Dobra, tu już możemy otworzyć. Tutaj też. Mam nadzieję. Dobra, mam. Wszystko jest pod kontrolą. Lisek jest na miejscu. Freddy jest tuż obok nas. Jest ok, 13%, czwarta rano. Znowu się nie uda. Jestem prawie tego pewien. Wystarczy, że Lisek wyskoczy nam. Populiska. Dalej jest w swoim miejscu. Dobra. Sprawdzamy prawą stronę. Jest ok. Lewa. Jest ok. Powiedziałem to na odwrót, co jest zabawne. To jest dowód do tego, że naprawdę jestem pod dosyć dużym tutaj naciskiem. Nie chcę przegrać znowu. 8%, wszystko jest ok, królik na miejscu. Cały czas go inaczej nazywam. Raz list, raz królik. Niech będzie. Czwarta rano, piąta rano już jest. Czwarta noc, 6%. Freddy. Shit. 6%. Żyjemy jeszcze. Królik na miejscu. Przepraszam, Miss. Jest na miejscu. To jest największy aparat z nich wszystkich. 4%. O Boże, to już zaczyna wychodzić. Brakuje nam jednego z tej strony. Ale jeszcze jest wszystko ok. 2%. Come on. Musimy to przetrwać. Jest ok. Jest ok. Miss na miejscu. Miss na miejscu. Sprawa z tamtej strony nie najlepiej to wyglądało. 0%. Czyli już nic nie zrobię. Piąte rano. Jeszcze za dużo korzystałem z rzeczy? Może za często świeciłem? To jest niewyobrażalne. O, jest! Dobra. Dziękuję, dziękuję. Ukłony. Dobra, udało się. I co teraz? Piąta noc? Myślałem, że to już koniec. Shit. No nic. Noc numer 5. Ten gość już do nas nie zadzwoni, jak rozumiem. Bo już gryzie ziemię, a jednak nie. O, super, królika już brakuje. Dobra, obserwujmy tego gościa i na razie to wyłączmy. Zakładam, że przeżyje jakiś czas. Odbierz ten telefon. Wow. O, super. O, bardzo przyjemny dźwięk. Dziękuję ci, bro. O, matko boska, to nie będzie przyjemne do oglądania i słuchania. Nie wiem, gdzie oni są wszyscy. Dobra. Nasz kumpel na pewno nie żyje. Czyli mimo niepracowania w tym miejscu i tak coś nam grozi, tak? To może to jest jeden z jakby motywów zostania tutaj w pracy. Brakuje nam jednego gościa, chyba, tak? Nie. Tu jest jeden. Tu mamy spokój, gdzieś brakuje nam jednego. Nie wiem tylko gdzie. 87% baterii. Trochę poszalałem na początku samym. Teraz troszeczkę odpuszczę. Poczekamy jakiś tam czas. Tylko będę miał jedną próbę przejścia tej nocy, piątej. Jak będziecie chcieli, to spróbujemy w jakiejś tam następnej dobranocce. O ile się nam oczywiście nie uda, przejść jeszcze raz. Okej, brakuje wszystkich. Kurczę, już jest w wschodnim korytarzu. Tu mamy jednego facia. Właściwie to misia. Dobra. 81 pierwsza w nocy. To jest stresujące. To jest stresujące. Wytrzymamy chwilkę. Rzut okiem. Dobra, Lisek jest na miejscu swoim. Jeszcze. Jeszcze chwilę wytrzymujemy. I Lisek jest w swoim miejscu. Tutaj mamy jednego gościa. Bardzo blisko, ale chyba jesteśmy jeszcze bezpieczni. Czyli się dwaj zbliżają z dwóch stron, co jest najgorsze. Spokój. Spokój. Dobra. Ich tutaj nie ma już. Ten zniknął. Ale chyba nas nie atakuje jeszcze. Co jest z Liskiem? Lisek jest na miejscu. Dobra. Fuck. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak zdecydowanie. Kurczak jest. Freddy'ego już nie ma. Tutaj mamy jednego gościa. Zaraz. Jak on tak szybko się przeniósł stąd do kuchni? Nie wiem, coś mi tu nie gra. Dobrze czuliśmy, że coś jest nie tak. 67% i jest pierwsza w nocy. O, niedobrze. Cały czas tam jest. Ok.
Okej, okay. Cały czas tam jest. Naprawdę? O. Ro, dlaczego mnie pozwalasz zamknąć tego? Poważnie? Wow. Jeszcze do kulisek zaczyna spierdzielać. Dlaczego? Gro, na miłość boską nie mogę zamknąć. Też ty pita.